Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki, no i cóż, widzimy się w grze Brotato. I tak, dziś gramy chorym, czyli postacią, która ma wielkie problemy ze zdrowiem, ciągle otrzymuje obrażenia, ma olbrzymi kary do regeneracji. I tak, gramy nim, gdyż nasz dzisiejszy cel to będzie zdobyć 40% Lifesteala, by odblokować ostatnią postać. A chory jest postacią, która ma największe szanse na to, bo zaczynam z Lifestealem i jeśli się nie mylę, jest to postać, która ma traita, że częściej pojawiają się rzeczy z tym związane. Ale tak czy siak, zaczynamy i prawdę powiedziawszy nie wiem, czy lepiej zacząć z Zymbem, czy z medycznym pistoletem. I szczerze... powiedzmy, że weźmiemy Zęba. Oczywiście gram na 5 i miejmy nadzieję, że się uda. No i tak, gra chorym właśnie polega na tym, co widzicie. Ciągle życie nam tyka. Nie możemy nic zrobić z tym, żeby przestało. Mamy wielkie karty o regeneracji, więc zanim ona by mogła nas podratować, to mnie bardzo dużo czasu. Za tym idzie, musimy inwestować mocno w maksymalne życie i mocno w kradzież życia. Gdyż są to jedyne rzeczy, które mogą nam pomóc. Tak, na razie pozwólcie, że robaka zablokuję, bo może się jeszcze przydać kiedyś. Na razie jednak wolę nie ryzykować. Weźmy za co Zęba, kiełbasę. Kupona też. Tak, mam 26 już kradzieży życia. Nie jest to nadal 40, ale powinniśmy jakoś mieć szansę sobie poradzić. W szczególności z zębami, które mają bardzo, bardzo istotną cechę. Im mniejszy procent życia nam zostaje, tym więcej one mają szansy na kradzież. No i jeszcze im więcej lifesteala, tym więcej one biją ogólnie, więc... Jeśli będziemy dobrze w to inwestować, to może jeszcze jest nadzieja na to, żebyśmy przeżyli. I zobaczmy, co my tu mamy. O, 4 obrażenia wręcz biorę. Kupon, zomep. Przelosujmy, żeby zobaczyć, co się jest. Oj, proszę! Mamy motylka. Świetnie. Jeszcze jedno przelosowanie, żeby zobaczyć. Nic więcej nie ma. Więc tak, po tej fali kupujemy motylka, bo nawet jeśli stracimy trochę obrażeń żywiołowych, przez co przerażona kiełbasa, czy chyba to na polski była przerażona kiszka, nie wiem czemu w sumie, będzie trochę mniej niby działać, tak? No kradzież życia, im lepsza, tym potężniejsze. I szczerze powiedziawszy, znowu nie pamiętam, czy na polski to był wampiryzm, czy kradzież życia, więc no pewnie będę nazwał to i tak, i tak. Ale patrząc na angielską nazwę, jest to kradzież życia, więc tak. I co my tym razem mamy? Weźmy harvesting, niech sobie nam trochę rośnie i... 3% ataku... Znaczy prędkości ataku czy lifesteal? Lifesteal. Lifesteal przede wszystkim. I dobra, zymb... Motyl... Zablokujmy nożyczki na wszelki wielki. I tak, usta definitywnie weźmiemy, bo 5 max HP. Jak najbardziej świetna rzecz. To, że tam trochę nam spadnie jeszcze bardziej regeneracja, nic nie zmienia. Co jest ważne, z tego co się orientuję, nie da się mieć kary do tego, do życia, czyli odejmowanego życia z negatywną regeneracją powyżej jakiegoś tam punktu. Po prostu jak jest negatywna, to trzeba dużo więcej się wysilić, żeby jakakolwiek regeneracja zaszła. Co nie jest aż takie tragiczne w naszym przypadku, bo nie mam zamiaru jakoś szczególnie się skupiać na regeneracji. Tutaj dosłownie wyssanie życia i max HP to jest jedyne, co można rzetelnie uratować. Okej, koszulę bierzemy. W tych opcjach oczywiście, że prędkość atakowania. I tak, bierzemy. Powiedzmy, że to też wezmę dla maksymalnych punktów życia. Czy mogą kupić nożyczki? Nie, nie mogłem. Okej, tak czy inaczej. Losujmy jeszcze raz i tak. Baby Gecko oczywiście weźmiemy. Baby Gecko jest świetnym rzeczem. I no... Mając teraz już ile? 29%. Lecimy dalej. Fala 5. Za tym idzie jeszcze jedna po tej spokoju, a potem pojawiają się pokony tych takich większych kosmitów niebezpieczne. A po tym wszystkim fala 8, czyli fala graniczna, na której najczęściej polegałem, jak próbowałem walczyć o zwycięstwo przez ostatnie dni. No pomiędzy może... ostatnie 2 czy 3 dni, bo miałem jakieś wielkie problemy z ręką po tym, jak musiałem ratować zalaną piwnicę. Ja powiem szczerze, nadal mam problemy, przez co... Na przykład możecie widzieć teraz, że gram w Brotato, a nie w coś innego. Z jednego bardzo prostego powodu. Brotato nie wymaga ode mnie dwóch rąk, więc ta boląca, z którą są problemy, może trochę bardziej odpoczywać. A za tym idzie, mogę na spokojnie sobie radzić. Przy czym ważna jest jeszcze kwestia taka, że co jest najgorsze. Bolącą ręką jest ta, którą zazwyczaj używam myszy, więc powiedzmy, że ciężko jest wiele rzeczy rozegrać czy robić. A na szczęście Brotato jest o tyle klawiaturo zależny, że tutaj mogę spokojnie w klawiaturę klikać tą ręką, którą zawsze i tak klikam, przez co nie masz takich wielkich problemów. Jak już muszę coś myszą zrobić, to jest na tyle mało, że może boleć nadgarstek, może boleć, w sumie nie wiem jak się nazywa to, część ręki, może ramię? Nie jestem pewien, tak czy inaczej. Może to wszystko pobolewać, ja i tak przeżyję. Teraz tak, duch. Nigdy, powiem wam szczerze, nigdy, przenigdy nie bierzcie ducha na chorym. To jest automatyczna śmierć. Wzmocniona stal. Pierwszy raz to widzę. Ale okej, nie biorę. Wezmę za to drzewo. Na razie wezmę też te nożyczki, bo czemu by nie. Jawka oczywiście, że tak. Lemoniada oczywiście, że tak. No i idziemy. Dobra. Zapowiada się dobrze. Oczywiście i tak nasz cel ciągle powinien być taki sam, czyli odnajdywać jak najszybciej te kokony, jaja czy cokolwiek to jest i powstrzymywać wyjście tych dużych. Bo jeśli ich nie ma, to reszta jest w tej fali bardzo prosta. Natomiast jeśli oni się pojawią, to powiedzmy najprościej są spore problemy. Na całe szczęście, póki co wszystko wygląda na to, że że jest dobrze. Więc tak, chyba przetrwamy falę 7. Tań teraz tylko brzmi jak będzie z falą 8. Bo niby mamy dużo życia, no ale on nam ciągle spada. Niby mamy trochę więcej drzew, ale... Czy to jest to wystarczająco, żeby się leczyć? No i co najważniejsze, mamy 1 pancerza, ale to za mało, żeby przetrzymać. Tak czy inaczej, weźmy lemoniadę, weźmy pijawę, czy też coś innego. Wezmę kawę. Jakiś czyżoryk. No, nożyczki bierę. I teraz tak, gwóźdź oczywiście, że wezmę. Bo to, że wszystko będzie się skalowało z inżynierią, pozwala nam dużo łatwiej sobie radzić. I tak, jeżdża też weźmiemy, bo jak mówię, regeneracja raczej za szybko nam tutaj nie przyjdzie. Więc nie muszę się aż tak przejmować. No i tak, mamy 32%. Za tym idzie jeszcze 8% i będziemy mieć ostatnią postać odblokowaną. Czymkolwiek ta postać jest. No i tak, jeśli ją odblokujemy, to oczywiście prawdopodobnie następny epizod z Brotato, który okaże się, nie wiem kiedy. Jak mówię, nie wiem na ile będę miał wenę na to, żeby siedzieć i grać w Brotato. Nie wiem na ile ręki pozwoli mi nawet siedzieć przy kompie i skupiać się na czymkolwiek innym. Ale no, jak będzie, to pewnie będzie właśnie tym następnym ziemniakiem, jajkiem, czy czymkolwiek są te postacie. Bo nadal twórca mówi, że to ziemniaki, ale dla mnie to bardziej przypomina jajka, więc... Tajemnica wszechświata, której nigdy nie rozwiążę. A jak już nauczyło mnie wiele rzeczy, czasami nie warto ufać twórcom. I dobra, weźmy max życie, fertilizer oczywiście, że tak, i teraz co następne? Wydaje mi się, że gwóźdź byłby najlepszym wyborem. Więc tak też zrobimy gwóźdź i do tego jeż. I okej. Fala 9. Już jest lepiej niż w jakichś ostatnich... Żeby nie przesadzić 60% moich podejść. Tak, mniej więcej 60% nie przeżywa fali 8. Że mniej więcej, bo ja tam nie mam bezpośrednio statystyk przy sobie, nie zapisuję tego jakoś wielce. Ale tak, mniej więcej 60% ostatnio nie przechodzi przez całą falę. Jak to wie, może naprawdę dzisiaj dla odmiany się to uda. Tak czy inaczej, na pewno zęby przydałoby się wzmocnić, bo tak mieć je ciągle na poziomie pierwszym, czyli najlepiej. No i oczywiście nożyczce wymienimy Albo wymienimy? Nie, może lepiej stawimy sobie tylko zęba ulepszymy. Bo w sumie tu nie ma jakiejś takiej stricte potrzeby, żeby to koniecznie zęby były naszą bronią. Ja po prostu ich wybrałem, bo to coś nowego i skalują się fajnie. O, wezmę. Nie jest to może najlepsze, ale wezmę tutaj pancerz. Potrzebujemy go więcej. Definitywnie trochę speeda nie zaszkodzi. I teraz tak. Łączymy zęba. Podstawowy ma 50 zwykłego, 50 kradzieży życia, 1% za każde 30% do końcowego życia. No i 20% inżynierii, ale to nas nie interesuje. Lepszony ząb za 25% brakującego daje nam 1. Trochę lepiej się skaluje, jak widzę, z wyssaniem życia, więc okej. Nic więcej nie bierzemy. Kiełbasa kolejna, oczywiście, że tak. Trochę atak speeda stracimy na rzecz tego, okej. I teraz tak, to bierzemy. To bierzemy. To też można wziąć. To też. Okej, tak. Oczywiście, że tak. Pozostałe rzeczy nie wydają się być sensowne. I dobra. Czuję, że już prędkość mamy odpowiednią dla mojego komfortu. Nadal można trochę ją jeszcze wzmocnić, ale już jest ok. Obrażenia wiemy nie najgorsze. Kradzież życia odpala nam się wystarczająco często, żeby być na max HP. Nawet jak coś we mnie wszarżuje, jestem w stanie mniej więcej się odratować. Powiedziałbym, że jest stabilnie. Nie powiem dobrze. Żeby było dobrze, to jeszcze trochę więcej bym potrzebował zabezpieczeń i jakichś takich gwarancji przeżycia. Ale jest stabilnie, bo jestem w stanie mimo lamienia i wchodzenia we wrogów nadal się utrzymać przy życiu. Na pewno to trochę pancerza, który jakimś tym udało mi się zdobyć, też pomaga. To, że moje max HP to jest jednak 63, a nie jakieś powiedzmy 30 parę. O, proszę, jeszcze medyczna wieżyczka, no to jest świetna rzecz. I ciężka decyzja. Pancerz. Dobra. Tak. Żaba? Czy daje coś dobrego? Nie. Też nie. Jawa oczywiście, że tak. Medyczny gun. Niepotrzebny. Zarysujmy jeszcze raz. Mamy co? Trzeci zymb będzie już na tym... Znaczy jest już na niebieskiej jakości. Świetnie po prostu. Świetnie. Dobrze. Jest szansa. Zaraz większą to, że sobie dam radę. Czym zrobiłem... Jamesa Błonda, bo nie zobaczyłem znowu, kiedy następna, czy w sumie następna, pierwsza elita lub horda nadciąga. Ale jeśli miałbym obstawiać, powiedziałbym, że następna fala to będzie albo elita, albo horda. A jak następna, to 14. Jakoś tak zauważyłem, że 12 albo 14 to są takie bardzo często występujące. Tak samo 17 w sumie. No i 11 też się zdarza. Ale dobra, nieistotne. To co jest istotne, to to, że jestem w stanie eliminować wrogów wystarczająco szybko, żeby nie było ich za dużo, ale za wolno, żeby było bezpiecznie. Poza tym, gdzie musimy jakoś znaleźć więcej obrażeń. To oznacza więcej inżynierii, więcej obrażeń wręcz, więcej kradzieży życia. Okej, sterta książek. Wieżyczki mogą krytować. Oczywiście, że to wezmę. Tutaj spróbujmy przylosować i jest zdecydowanie lepiej. Teraz tak, to wezmę. Oczywiście, że to. Więcej nic nie możemy. Ale za to możemy dołożyć wieżyczkę. I proszę, strzeliłem! 12 fala będzie elita. Następna potem jest na 15. Tak, jeśli chodzi o elitę... O! Jakimś tym zdobyliśmy 40% kradzieży życia. Dostałem achievementa. No ale tak, jeśli chodzi o elitę, chciałem powiedzieć, że bezpieczniej będzie, jeśli go wyeliminujemy, bo nie do końca wiem, jak on działa. Ale to, że on po prostu biega i kręgi wokół siebie ciągle tworzy. Więc może nie jest aż takim zagrożeniem, jakbym myślał. Okej, teraz robi chaotycznie pociski wokół siebie. Dobra, dla dobra ogółu lepiej będzie chyba naprawdę go zostawić w spokoju. Tam dobra ogółu, dobra naszej postaci. Okej, a teraz po prostu spam pocisków. Już nie, że eksplozja w losowych miejscach, tylko dosłownie spam pocisków. Mój wniosek... przeżyjemy to. Nie ubijemy go. Pod żadnym względem go nie ubijemy, nie jestem wystarczająco mocny. Ale przeżyliśmy, więc jest dobrze. Teraz tak, nie wiem czym dostałem achievement za 40%, jak jeszcze nie mam. Tak czy inaczej weźmy więcej tego. Zębatka, tutaj nic nie potrzeba. Tutaj oczywiście, że to... O. Alien Baby zablokujmy na razie, chociaż nie planuję za bardzo. Wojny ząb, tak, to też tak. I lecimy. Para 13, czyli ta i następna jest spokojem, potem mamy hordę. Jeśli chodzi o hordę, na pewno przydałoby się zdobyć właśnie tą mądrość, która tam była dostępna dla nas, więc oczywiście, że ją wezmę. Bo im dłużej będzie trwała fala, tym więcej będziemy zadawać obrażeń. Co na hordach jest bardzo przyjemne, bo no, od początku jest pełno wrogów, ale im dłużej trwa fala, tym więcej ich jest, aż osiągamy limit wrogów bardzo szybko. Co też jest ciekawe, że zdarzało mi się często. Naprawdę bardzo często zdarzało mi się tak, że wrogowie musieli się wręcz już sami jakby znikać, żeby nowi mogli się pojawiać. I obawiam się, że tutaj też często będziemy to widzieć, bo jakoś mi nie idzie tutaj skoordynowanie obrażeń wystarczająco dobrych, żeby ich eliminować. No ale trudno się mówi, nie mam obrażeń, jakoś to przeżyjemy. Ważne, żebyśmy mogli się leczyć! Wow, w ostatniej chwili się udało. Dobra, książkę bierzemy. Widzą tak. Na to już mi nie stać. Ich podsta niech też będzie. Przełosujmy lemoniada, tak. Uff, chyba, że zginę. Ale fala się skończyła wystarczająco szybko, że przeżyłem. Świetnie. Świetnie. Nawet nie wiecie, jak... jaki to był ultra fart po prostu, że się udało. To dosłownie nie powinienem tego tam przeżyć. Po prostu mi się przeszczęściło. O, i właśnie pojawiają się już tak jakby chodzące... Ciężko to nazwać jakkolwiek, ale tutaj właśnie tak jakby w wielu miejscach wyglądają jakby płakały. No i niestety przegrana. Niestety przegrana. I postacią, którą widzimy, że teraz dostaje, jest wampir. Zabrokujący zdrowie dostaje więcej obrażeń, okej. Czyli im mniej ma zdrowia procentowo, tym mocniej bije. Interesting. Tak czy inaczej, udało się zblokować, więc spróbujmy jeszcze raz z chorym. Tym razem jednak zagrajmy pod medyczny gun. A dlaczego pod co? Bo jest to dystansowe i ma większą szansę na leczenie niż zymby. Nadal będę próbował oczywiście przejść, ale tak, może to będzie naprawdę lepszą opcją, pomijając fakt, że tutaj pocisk trafia w jednego, a nie w kilku. I okej, tutaj szczęście definitywnie, tutaj kolejny medyczny i weźmy nożyczkę, co nam tam szkodzi, to się przyda, to też się przyda, przylosujmy, nic więcej nie ma. Jest tak, trochę medycznych gun, trochę nożyczek, ewentualne jakieś zęby, jeśli się pojawią. Powinno być ok. Czym na pewno trzeba będzie definitywnie mocno podbić prędkość ataku, jeśli mam polegać na, no, na broni medycznej. Bo medyczny gun, niestety, no nie atakuje najszybciej. A to tylko takie moje spostrzeżenie. Czy tutaj jest coś dobrego? Nie, więc bierzmy szczęście. Chyba kupiłem coś, czego nie chciałem. No, niestety. Proszę, jakie piękne. I medyczne... No, medyczny gun i jeszcze do tego miny. Piękna sprawa. Naprawdę przepiękna sprawa. Bardzo świetna, bardzo dobra. I zobaczymy, dokąd nas dalej zaprowadzi, bo jak na razie mogę powiedzieć, że czuję, że... Nie ma szczególnej różnicy, a można nawet wręcz bym powiedział, że zęby szybciej eliminowały wrogów. Ale nie ma co ukrywać, to miał też zdecydowanie wyższe obrażenia już na start. Zatem idzie, no, dziwne by było, gdyby sobie nie radziły lepiej. Tak, tutaj prędkość ataku. Taką 60, o, to nie będzie nas stać na wszystko. miny. W takim wypadku muszę poczekać. Nożyczki i medyczna broń jest ważniejsza. Ważniejsze, definitywnie. Tak. Ilość ataków mamy już fajną. Teraz tylko kwestia tego, żeby je przyspieszyć i zwiększyć jakoś obrażenia. Przy czym przez to, że mamy i nożyczki i broń medyczną, bo tak chyba się nazywało na polski, to ciekawe, to najlepszym wyborem byłyby obrażenia procentowe. Takie bazowe, nie obrażenia wręcz czy dystansowe. Ewentualnie zdobyć zamrożone serce i obrażenia żywiołowe też byłoby ok. No i tak samo gwóźdź i inżynieria. Albo inżynierii weźmy. Tak, tutaj szczęście. Wow. A, to musi poczekać. To jest ważniejsze. Ale tak. Jest ładnie, jest fajnie, jest stabilnie, bym znowu powiedział. No może poza kwestią tego, że trochę niskie mamy to max HP, więc trzeba będzie podbić. I to zdecydowanie. Ale wow! No, nie spodziewałem się, że tak szybko to pójdzie. No i na pewno teraz, jeśli podinwestowałem też więcej w szczęście, to będziemy dostawać częściej lepsze jakieś rzeczy niż tylko te podstawowe. Za tym, gdzie może jest szansa, że dzięki temu jeszcze lepiej nam pójdzie na dalszych falach. A może nie. Kto wie? Kto wie. Teraz tak, tutaj... Oczywiście, że prędkość ataku. Tutaj znowu nic fajnego nie ma, nie jest pancerz. Ale wezmę szczęście. Zaryzykuję. Tak. Tych dwóch nie mogę. To oczywiście, że blokuję. To jest ryzykowne, ale będę brał. Będę brał, naprawdę. Nie mogę po prostu być wybrednym. Więcej wrogów może oznaczać dla mnie śmierć, klęskę, porażkę i tak dalej, no ale jednak, bądźmy szczerzy, wszystko co daje nam życie i większe obrażenia tutaj jest naprawdę bezcenne. Natomiast wszystko co daje regenerację bez jakichś innych korzyści jest bezwartościowe. Dobra, fala 6, poziom 7, co znaczy, że nadal jesteśmy, jak ja to nazywam, powyżej normy. Co dla mnie świetną wieścią. Tak. Sytuacja z wrogami wygląda nie najlepiej, muszę przyznać. Zbyt wolno ich eliminujemy. Ale nadal jest to jeszcze do ogarnięcia. I tak tutaj prędkość ataku. Kuszące. Co prawda nie mamy... A nie, mamy minę. Ale kuszące. Niemniej jednak bierzemy to, co jest bardziej... potrzebne. Okej. No idziemy dalej. Jak sięgniemy już moment... Właśnie, ile teraz tak naprawdę mamy przerwę między atakami? 0,72, 0,63. Okej. Jeśli dojdziemy do 0,5, to będę już zadowolony. Oczywiście im więcej, tym lepiej. No, 0,5 byłoby już takim naprawdę... Powiedzmy, że najwyższym... który byłby dla mnie wystarczający. Chociaż między 0,72 a 0,5 jest dużo odczuwalna różnica. Pewnie dla mnie by była, ale większość osób pewnie powie nie. Tak czy inaczej. Jest naprawdę git. Jest git. I dobra, tutaj czy coś dobrego? Więcej szczęścia. Tutaj powiedzmy, że zaczniemy od czarnego pasa, to więcej expów, potem kawa i okej. Wszystko jest wzięte tak jak w sumie chciałem. Ten miód nadal jest niewiadomą. Z jednej strony daje bonusy do dystansowych obrażeń i do eksplozji, przez co te miny mogą być minimalnie lepsze. Ale z drugiej strony jest bardzo drogi, więc... No wykupię go dopiero wtedy, kiedy nie będę miał nic innego do wykupienia. A możliwe, że będę miał bardzo dużo, bo jednak... Bądź co bądź... Potrzebujemy bardzo wielu różnych rzeczy. A, i przy okazji jesteśmy na fali 8 i widzę, że... Nawet sobie radzimy. Okej, czyli dzisiaj nie jest ten dzień, w którym fala 8 będzie przeszkodą. Skoro jest to drugie podejście, a drugi raz już też udało się wygrać. Ja. No a dzisiaj jest chyba ten dzień, kiedy będę miał większy spokój i swobodę w tym... Okej, brzuski ząb, definitywnie. I jesteśmy teraz dosyć powolni. Dobra, weźmy prędkość. Czy to wystarczy? Nie, nie starczy. A szkoda. Dobra, weźmy w takim wypadku wieżyczkę. Że powinienem piggybanka tak naprawdę. I nie powinienem tu losować. Anyway, chyba teraz coś się tu pojawi. Jakaś horda? Coś? Czy mi się tylko wydawało? Sądząc po ilości przeciwników tych tutaj, możliwe, że tak, że nawet trafiłem i jest teraz horda. A może nie. Ciężko mi stwierdzić. No nie, za dużo się spałem tych takich podstawowych, a za mało tych lepszych, żeby to nie była horda. No jestem już prawie przekonany, że właśnie teraz jest horda, którą kątem oka zauważyłem, ale jakby... No zauważyłem kątem oka, klikając już start, że będzie. Albo okaże się, że nic nie ma i to moja delul. Mówi mi, że jest teraz horda. A obie opcje są równie prawdopodobne. Tak czy inaczej przeżyjemy to. Przeżyjemy. Nie ma szans, żebyśmy nie przeżyli teraz. Dziękuję bardzo, udało się. I teraz tak. Oczywiście, że wezmę nie dlatego, że generacja, dlatego, że to jest po prostu dobre. I tak, prędkość. Speed. Przepraszam, nie speed. Teraz widzieliśmy... Co ja tu wziąłem? To nawet nie jestem świadom. Tak czy inaczej wziąłem coś cennego i teraz... Połącz mnożycę. Jeśli by się udało, to nie ukrywam, chciałbym je odłożyć na rzecz właśnie głównie tych tutaj medycznych, więc tak. Chyba atak speed może wziąłem. Przy okazji się udało. No tutaj prawie, tutaj też prawie, tutaj jeszcze nie do końca. Ale no już zadowalająco szybko wypuszczamy wiązki tej energii naszych medycznych broni. Więc jeśli bym mógł to ocenić jakoś tak konkretniej, to powiedziałbym, że jest git. Po prostu. I kurczę, znowu zapomniałem sprawdzić, czy to była horda, ale nie no. Patrząc na to, ile jest tutaj teraz wrogów, a ile tam było, to tam to definitywnie musiało być hordą. Dobra. Muszę teraz się na tym skupić, by to sprawdzić, żeby zapamiętać, że mam sprawdzić i tak dalej. I się przekonamy zaraz, czy to była horda, czy jednak nie. W sensie, wy możecie to sprawdzić w każdej chwili. Ale ja się zaraz przekonam, bo oczywiście moje rozproszenie sięgło po prostu maksymalnego stadium, więc nie pamiętam takich rzeczy i... Zaryzykujmy. Nie opłaciło się. Szczęście. Nie, była tu horda, okej. Bo mnie szczerze zaskoczyło. Dobra, tak czy inaczej... Weźmy przy tego mioda, żeby przez to kusić ciasto oczywiście, że weźmy, przerosyjmy raz. Ząb. Jeszcze jedno wsuwanie, czemu by nie? To może być głupie, ale bierzemy. To się może przydać. I tak. Mamy teraz tu do czynienia z elitą. To jest taka, która będzie robić cięcia. Nie pamiętam, jakie później cięcia robi. Ale na razie robi takie, więc musimy być po prostu ostrożni. I tak, jeśli będziemy trzymać swój dystans od niej, to ta elita nie powinna nam stanowić żadnego zagrożenia. Jeśli się nie mylę. Ale tak, wszystko wskazuje na to, że dobrze pamiętałem, jak ona działa. Tak. Tak. Dokładnie to jest to, o czym myślałem. To będzie właśnie szarżować wokół siebie, robić jakby cięcia, co jest... bardzo niebezpieczne i... Wait, od czego ja zginąłem? O! Tak nie żartuję. Naprawdę, od czego ja zginąłem? Bo nie zauważyłem. No cóż, trudno się mówi. Tak czy inaczej, na tym będziemy kończyć epizoda. I tak, następnym... Oczywiście gramy wąpierzem pod pewnie zęby. A może coś innego? Jeszcze nie wiem, nie mam pojęcia dosłownie. I tak czy inaczej, no, mam nadzieję, że wam się podobało. Bo ja jestem szczerze, mimo tego, że nie udało się znowu wygrać, zadowolony z tego epizoda. I tak, jak mówię, następny wąpierz. Postaram się jak najszybciej go oczywiście zrobić, ale nie obiecuję, kiedy będzie. Różnie bywa, po prostu. I no. Nie wiem, czy mam coś jeszcze do powiedzenia, ale na pewno. No, trzymajcie się i hej, hej!